Witajcie serdecznie, szanowni państwo. Zrobimy krótką wizytę w domu kopułowym. Zobaczycie, jak wygląda od wewnątrz. Tu jest wejście, jest sień. Tutaj można schować jakieś rzeczy. No, ups, skrytki jedzeniowe. Wchodzimy dalej. Tak wygląda wewnątrz. U góry wiszą zioło, suszą się. Tutaj były nagrywane filmy, jak już mówiłem wam wielokrotnie. Spotkania fundacji, różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi. Tutaj znajdują się zebrane zioła, jak już wcześniej mówiłem. Tutaj jest piec, kuchnia, która ogrzewa. Tu jest komin, który wychodzi do góry. Więc można w pełni ogrzać ten dom kopułowy i nim funkcjonować. Wycięte okna, żeby światło dzienne wpadało z sufitu, jak i po boku. Idąc dalej, tutaj specjalnie zostało to tak zarządzone, że był jeden duży stół, że można było posadzić wielu gości, ale wiadomo, że taki dom można zagospodarować wedle własnego uznania. Tutaj u góry jest miejsce do spania. Tam można położyć różnego rodzaju materace i spać, wypoczywać. Tutaj na dole, wybaczcie za niewielkie przemeblowania, ale wiele rzeczy było tutaj upychanych po pożarze między innymi. Tego nie widać zbytnio, ale tu się znajduje mini kuchnia. Jest taki mini aneks kuchenny. Wiadomo, że taki dom można zagospodarować wedle własnego uznania i ułożyć tak, jak się chce. A tutaj, co jest tutaj? Tutaj była łazienka, no i dalej jest. To jest w pełni domek całoroczny, można tutaj normalnie żyć. Wiadomo, po oczyszczeniu z zapasów i różnych rzeczy, które są zbędne. To jest łazienka, wychodzimy na zewnątrz. I to tak pokrótce. Tak wygląda dom kopułowy od wewnątrz. Jest to dość tania alternatywa do zamieszkania, bo wybudowanie takiego domku jest zdecydowanie tańsze niż budowanie takiego konwencjonalnego. A patrząc, jest energooszczędny, mała kopuła, dobrze zabezpieczona. Istnieje możliwość ogrzewania go piecem, kuchnią i od razu przygotowywania posiłków. Jest wyseparowana specjalna przestrzeń do spania, do gotowania i tam do mycia. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że krótka wycieczka po domku kopułowym wam się podobała. Ja już uciekam. Idę dalej. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.